Do gry powraca ledwo, nie rozpoczyna się ostatnia minuta tego meczu. Dariusz Wolny podbije się stojącym strzałem z lewej nogi, zdobywając na 46 sekund przed końcem meczu prowadzenie dla drużyny Katowic. 3-2. A jeżeli takim wynikiem zakończy się mecz, Katowice będą triumfowały. Jeszcze raz ten strzał. Bardzo dokładny. Piłka poszła tuż przy czubku. Po silnym uderzeniu napastnika zespołu Katowic. Teraz Zabrzani się spieszą. Jedna bramka uszczęśliwiłaby ich w zupełności. Remis zapewnia im triumf w tej imprezie. Żoda. Koceła. I proszę Państwa, remis 3-3. Koceła trafia z dystansu. Coś niesamowitego. Do zakończenia spotkania pozostało jeszcze 6 sekund. Ten strzał na 6 sekund przed zakończeniem tego meczu zadecyduje chyba o sukcesie Zabrzańskiego Górnika. Taka jest piłka nożna w hali. Emocjonująca.